Cześć, witam. To już jest ostatnia lekcja w naszym tutorialu dotyczącym tworzenia realistycznego terenu dla CryEngine lub UDK. Po tej lekcji będą dodane dwa załączniki. Załącznik A, w którym pokażę Wam, jak tą naszą stworzoną mapę wrzucić do CryEngine'a. I załącznik B, w którym pokażę Wam, jak tą samą mapę zaimportować do UDK'a. Dobra, powiedzmy, że nasza mapa wygląda tak, jest w jakimś tam sensie gotowa. Co jeszcze możemy zrobić? Ostatnią częścią naszej zabawy jest jeszcze pokazanie Wam, jak w Madboxie dodatkowo malować detale. Poza tym, że mamy tą nowo wygenerowaną teksturę, ja tutaj kilkukrotnie użyłem tej tekstury Ambient Occlusion dla dodania szczegółów na terenie. No więc mamy już tą teksturę, powiedzmy, że prawie gotową. Teraz możemy tutaj bezpośrednio w Madboxie domalowywać szczegóły bezpośrednio na naszej teksturze, ale poza domalowywaniem ich bezpośrednio na naszej teksturze, co może nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, możemy też mieć nad tym dużo większą kontrolę, bo tak naprawdę mamy tutaj opcję blendowania tych tekstur, tak jak w Photoshopie, więc moglibyśmy to na dobrą sprawę w samym Madboxie pracować. Ale jednak w Photoshopie mamy trochę więcej opcji, trochę łatwiej jest to wszystko robić, no i w tutorialu, tymi następnych, będziemy używać Photoshopa. Ok, wchodzimy w zakładkę Paint. To jest nasza color mapa, prawda? Czyli to jest nasza tekstura, której użyliśmy, a ja do naszej color mapy chcę dodać nową warstwę. New layer. No i tak. Nazwa. Powiedzmy, że to będzie. Że to będzie jakieś tam błotko. Channel Diffuse. Tak wszystko się zgadza. I mamy tą warstwę nową dodaną. Co teraz dalej możemy na tej warstwie zrobić? Z zakładki Paintos musimy sobie wybrać jakieś narzędzie, na przykład zwykły paintbrush. Wybrać sobie jakiś kolor. I jeżeli ktoś się kiedyś bawił z starszymi Need for Speedami, ewentualnie Paint Shop Pro, to powinien kojarzyć tą metodę selekcji kolorków. No, w każdym razie wybieramy kolor. No, jaki kolor? Wszystko zależy od tego, co my chcemy w ogóle zrobić. Powiedzmy, że ja chcę uzyskać jakiś taki błotnawy efekt na tej górze mapy. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. No, powiedzmy, że to jest ten kolor, który ja bym chciał, nieistotne. Tutaj na górze. Powiedzmy, że taki pierwszy tweak to będzie dodanie tutaj jakiegoś takiego bardziej szarego, zmiana koloru, żeby to wszystko nie było takie zielone. Tutaj są fajnie te objaśnięte skałki, tutaj są gołe skałki, a tutaj nam wyszła taki plażowy glut, nie wiadomo co to jest. I można by to było później zakryć teksturą, czy później jeszcze w silniku będziemy szczerze objawiać taką mapkę. Zresztą tutaj tak jest tylko mapa tutorialowa, na której Wam pokazuję efekty, a nie tyle ona sama ma ładnie wyglądać. No więc jako efekt bierzemy sobie paintbrusha. No okej. Co robimy? Malujemy sobie po prostu te miejsca, które chcemy, żeby zostały pokryte tym, nazwijmy to, błotem. Wiadomo, że możecie sobie też ręcznie zmniejszać te pędzle, używać
innych narzędzi. Możecie sobie tak całe detale malować, no ale powiedzmy, że my chcemy takie błoto. I co? No i nie wygląda to rewelacyjnie. Ale dlatego właśnie, właśnie dlatego, że takie malowane ręcznie detale nie wyglądają na ogół zbyt rewelacyjnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, używamy osobnych warstw. Co nam to daje? Możemy się troszeczkę pobawić z opcjami. Jak widzicie, ja tutaj blenduję, że tak powiem, tą warstwę z naszą podstawową color mapą. Zobaczcie, co się dzieje. Pomimo, że ja to tak w sumie pomazałem z grubsza, to się nam wszystko wypełniło. No, tutaj nie maznąłem, to się nie wypełniło. Widzicie, co się dzieje? Jest wyblendowany teren. Nie jest to może metoda najbardziej zalecana, ale jakiś szczegół na takim blendzie jeszcze można przelecieć. Po prostu poprawić pędzlem. No ale powiedzmy, że nieistotne, pooglądajmy jeszcze inne metody, jaki efekt nam się uda uzyskać. Soft light daje nam taki sobie efekt, mówiąc szczerze, ale daje nam, bardzo podkreśla szczegóły. Jeżeli gdzieś chcemy, na przykład na skałach, bardzo podkreślić jakieś pęknięcia i rozpadliny, to wtedy najlepiej, znaczy najlepiej, no to wtedy może się wam przydać wtedy może się wam przydać tamten rodzaj blendowania, a my chyba sobie zostaniemy przy tym. A może i nie. No w każdym razie wiecie już, jak sobie powierzchnię pokolejować. Pamiętajcie, żeby tylko to zrobić dokładnie, żeby maznąć wszędzie tam, gdzie ma wychodzić to błoto, bo inaczej się to nie przeblenduje. To jest chyba dosyć oczywiste. Co dalej? Powiedzmy, że mamy to zrobione, jesteśmy zadowoleni z efektu. Dodajmy sobie jeszcze jedną warstwę. To będzie na przykład nasz śnieg. Oczywiście warstwy muszą mieć taką rozdzielczość jak color mapa, nad którą pracujemy, jak tekstura w matboxie, nad którą pracujemy. Może tak to nazwijmy ładniej. Jeżeli chodzi o kolor śniegu, no możemy go oczywiście zrobić zielonym, ale proponuję jednak coś białego. Okej. Powiedzmy, że znowu nałożyliśmy tam jakąś warstwę tego naszego śniegu. I znowu za pomocą opcji blendowania, za pomocą przezroczystości, czyli tej siły, to jest druga opcja, którą można się pobawić. Możemy sobie zwiększyć, zmniejszyć ilość
tego naszego jakby śniegu. Cały czas, o, to jest chyba tak. Co nam daje ten dissolve? Jak widzicie, teraz ten śnieg nie jest tak przykryty równo, są w nim jakieś tam placki, nie placki. Dzięki czemu? Dzięki temu blendowaniu, no też wygląda to, powiedzmy, troszeczkę bardziej realistycznie. Okej, okay. Nasza kolej mapa jest gotowa. Możemy ją zapisać do pliku. No i tak naprawdę zapisujemy jeszcze raz, ekstraktujemy, już nie będę tego pokazywał. Zapisujemy naszą gotową kolej mapę. Oczywiście zapisujemy ją do płaskiego pliku. Jeżeli chodzi o rozszerzenie kolej mapy, proponuję użyć dowolnego pliku graficznego, niech to nawet będzie plik BMP. Natomiast jeżeli chodzi o rozszerzenie hide mapy, którą jeszcze raz importujemy sobie na wszelki wypadek, żeby była identyczna jak ta, na której pracowaliśmy i na której nałożoną teksturę malowaliśmy, używamy tej, zapisujemy sobie jeszcze raz. No i teraz już do usłyszenia w następnych częściach, gdzie pokażę Wam osobno, jak to wczytać do CryEngine, osobno jak to wczytać do Unreal Development Kit, a później będą inne nowe tutaj, ale sobie za obsługę, że tak to czasami są takie przerwy, ale po prostu nie zawsze mogę nagrywać nowe odcinki. Na razie.